Witajcie. Kolejną monetą, która kryje w sobie pewne niuanse, jest to 100 zł Jadwiga z 1988 roku. Otóż moneta w stanie męczym jest warta poniżej 20 zł. Jej nakład wynosi 2 469 000 sztuk. A więc kiedy jest warta więcej? Mały szczegół, który podnosi cenę, znajduje się na rewersie. Dokładnie jest zlokalizowany pomiędzy berłem a popiersiem Jadwigi Andegaweńskiej, królowej Polski. Moneta bez monogramu Stanisławy Wątróbskiej Frint. W tej sytuacji cena monety wzrasta i musimy liczyć się z kwotami od 90 do 150 zł, czasami nawet więcej. Wszystko jest zależne od stanu monety. Małą ciekawostką jest też strona awersu. Otóż niekiedy możemy spotkać także cieńsze nogi orła, lecz to nie wpływa na cenę aż tak bardzo. Jednak największą cenę moneta osiąga w przypadku błędu Double D. Co to jest? Błąd bicia polegający na zdublowaniu szczegółów, które znajdują się na rewersie, a czasami też na awersie. Na ten przykład, aby zobrazować Wam to, zobaczcie sobie te dwa rewersy. Widać, że drugi jednak nie jest aż tak czytelny jak pierwszy. Cena monety zaczyna się od 220 zł i może osiągnąć nawet 650 zł. Ten błąd można spotkać także w innych monetach obiegowych PRL-u. Pozdrawiam i do usłyszenia.